W górnym prawym rogu w kolorze czerwonym Maru z Korei Południowej najlepszy teren w historii, jeżeli chodzi o wygrane turniejowe. A w lewym dolnym grający jako niebieski Protos jest to zawodnik Alpha X. Zaraz zobaczymy, jak sobie poradzi z Teranem i czy wyjdzie z grupy, bo to byłoby może czy zaskakujące dla niektórych. Jest to Zone. Wszyscy oczywiście zwarci i gotowi jak pośladki Supermana, już na pewno zawodnicy. Tak jest. Czy mi się wydaje, czy coś tutaj jakoś tak nietypowo zdziwi? Nie, może to tylko moje wrażenie z tym dźwiękiem, że tutaj jeszcze jakoś minimalnie było inne, a teraz już, dobra, już wszystko się zgadza. Cybernetics Core, czyli bezpiecznie otwiera Zaun tuż po tym Nexus, do tego barykada antyreaperowa w dwóch miejscach, bo na tej mapie jest ona właśnie w dwóch miejscach potrzebna. No ale Maru nie reaperuje, Maru robi reaktor tak jest, i tak będzie robić podwójnych marinów tak szybko, jak tylko się da. Cybercore gotowy, mamy także ekspansję w naturalu. I Maru jak na razie, tak jak mówisz, już tutaj tym reaktorem stoi. Fabryka od razu także jest już grana. No i właśnie jest reaktor, zaznacza, ok, jest jeden marine, brakuje pieniędzy na drugiego, teraz się pojawia drugi. Jakby plus jest tego, że wiadomo, stoisz tymi marinami w naturalu, masz całkiem dobrą tą, masz całkiem dobrą defensywę, gdzieś tam możesz sobie zbudować bunkier, to wygląda wszystko bardzo solidnie. No minus oczywiście, wiesz, nie podejdziesz do swojego przeciwnika, nie pójdziesz tutaj tym reaperem, nie będziesz wykonywał zwiadu. Okej, SCV podjedzie, no ale jakby ten SCV to najwyżej co może zrobić, to podjechać na rampę i w sumie się zastanawiam, czy on nie zauważył tego budynku budującego się, ale raczej nie. Tam SCV mają dosyć... Nie, widzi. No proszę. Także bardzo ładnie. Tak jest, bardzo istotna informacja zwiadowcza wpadła w pulę informacji Maru. No i ciekawe, czy właśnie już coś na tej podstawie zmienił, skorygował w swojej zagrywce, żeby, no wiadomo, jak najlepiej odpowiedzieć. O nie! Nie! Zaun! Najgorzej! Bo ta adeptka, a nie, nie została zniszczona, wow. No to chociaż tyle, ale ona jest mocno obita, to też niedobrze. Tak, tutaj wygląda to naprawdę bardzo, ale to bardzo źle. Ona oczywiście nie teleportuje się, zobaczy kolejne mariny, które tutaj wybiegają, także... No to wyszło naprawdę bardzo, ale to bardzo słabo. Zawodnicy na pewno są zmęczeni już, pamiętajmy, że to już jest godzina prawie, że 11. Tutaj widać zmęczenia na twarzach też kolegów z ekipy telewizyjnej, no bo to jest jednak bardzo, bardzo długi dzień pracy, że trzeba siedzieć i się skupiać, to nie jest prosta praca. No i także progamerzy, oczywiście oni muszą być cały czas skupieni, to było te kilka godzin, no wiadomo, tutaj akurat nie od 12 czy 11, tylko od powiedzmy bardziej 17, chociaż oni też sobie ćwiczyli wcześniej, ale na pewno ten czas już daje się troszeczkę we znaki. Na pewno może też być taki problem dla Koreańczyków, że mają jetlaga. O wow, to dla Zauna jest świetne. O, Maru chyba chciał... Tak, Maru chciał podnieść pierwszą i drugą SCV-kę. To jest piękne, bo on rano SCV faktycznie może w ten sposób spróbować uratować. Żonglerka w wykonaniu Maru nie była może jakoś spektakularnie udana, ale minimalnie ogranicza obrażenia. O, mina, ależ się zapomniał. Ale bardzo mocno poobijane są te wszystkie SCV. O, wow. Ja, ale chwileczkę, momencie, bo tutaj mamy atak, jedna adepka za chwileczkę padnie, jest także druga. Tym razem reperowana. Oj, te promy są troszeczkę za daleko od Shield Battery. To było akurat całkiem dobre. Zniszczył trzy dodatkowe. Nie wyszło to w sumie źle. No, kilka marinów oczywiście padło. Ostatecznie straci chyba te wszystkie. Także no tutaj akurat nie jest to idealne, ale ostatecznie... Oj, jeszcze Medivac bardzo ładnie. I z dwoma kolejnymi minami. To wygląda całkiem spoko. To jest przesada, co robi tutaj Maru. Uskutecznia jakąś kontrolę. Absolutnie poza kontrolą, powiedziałbym. Umiejętność kontroli tego zawodnika, ale jednak stracił Medivaca. Może jeszcze kilka probek spróbuje. Nie. Blisko. No, było blisko, blisko. Problem polega na tym, że no właśnie te miny to tak naprawdę niewiele tutaj zrobią. Ja się tak zastanawiam, czy powinien... Znaczy tak, ta mina oczywiście, wiadomo, mam wrażenie, że może powinien podjechać jednym probem, zdetonować tą minę, zniszczyć ją stalkerami i polecieć tą oraklą, bo zobacz, ile tu jest uszkodzonych bardzo mocno SCV w linii mineralnej, więc poświęciłby jedną minę, żeby ta orakla na przykład zabiła 5 SCV. Wydaje mi się, że to byłby bardzo dobry trade. To jest faktycznie jakaś koncepcja. Zaun, oj, tutaj jest mina po lewej stronie. Ciekawe, czy się na nią niebawem nadzieje, bo to jest na pewno takie zdarzenie, które jest bardzo prawdopodobne. O ile wystarczająco długo Oracle się będzie kręcić i dokładnie to się teraz dzieje. Ajajaj. Najgorzej, no najgorzej. Budujesz, inwestujesz i to wszystko jak krew w piach. Tego typu rzeczy wyglądają jak taki filmik, który kiedyś widziałem, jak koleś wyjeżdżał z parkingu i parking był pusty. I na samym środku tego parkingu stała lampa.
No wiesz, taka uliczna. I on centralnie w tą lampę, i to było piękne, naprawdę. To trzeba było przycelować. Gościu na 100% musiał być trzeźwy, bo po pijaku nie ma opcji, żeby trafił. Także to było mniej więcej coś takiego samego. Najgorzej, najgorzej. No cóż, Zaun ma w sumie trochę pecha na początku, ale nie jest jego sytuacja jeszcze może taka zupełnie skreślona. Posiada jego koreański oponent całkiem dużo jednostek i na pewno za chwilę będzie wyjście Maro. Plus jeden się kończy, Combat Shield, Steam Pack, czyli ta trójca ulepszeń Terrana odblokowująca duży potencjał militarny. No i na razie zaczepianie Stalkerów. Akurat się Blink skończył w sam raz. Czy on nie mógłby teraz w sumie pogonić? Tak, wydaje mi się, że ten jeden... A nie, przepraszam, nie miał Steam Packa. No właśnie. Bo można by było tego jednego Stalkera faktycznie nie ściągnąć, gdyby był Steampack. Tak. O, i do tego jeszcze robi konkasy w shell. To akurat jest bardzo spoko, bo widzisz, że jest Blink, bo będzie w stanie tutaj troszeczkę spowolnić te jednostki, które może będą uciekać. Okej, teraz zostało to zauważone. O, złapie dwie miny, to jest akurat bardzo dobre. Plus jeszcze jakiegoś tam Marina. Te dwie miny, no może nie są super krytyczne, ale wiesz, no mimo wszystko potrafią uderzyć, także bardzo fajna sprawa. Mamy 50 limitu armii kontra 42. No i od razu atak, i tutaj w zasadzie nie ma za bardzo, znaczy nie, że nie ma za bardzo gdzie blinkować. O, jeszcze super bateria. No to akurat może nie wyszło idealnie, bo ta super bateria nie za bardzo wydaje mi się, że tutaj jakoś super dużo daje. Okej, zaraz tutaj Zelot odpali jedną z min tutaj. No to akurat wyglądało troszeczkę gorzej. Stalkery bardzo ładnie starają sobie się poradzić tutaj z tymi wszystkimi jednostkami. Teraz zaczynają padać, nie wygląda to idealnie. 52 limit kontra 32. Mało Protosa tutaj zostało, chociaż Terran też zaczyna gdzieś tutaj znikać i ostatecznie będzie w stanie to wszystko odepchnąć Zone. Bardzo żwawo gra Maru, tak bym określił jego styl gry. Wielu by zrezygnowało, wielu by nie wchodziło, ceniłoby, no nie no, sporo tych Protossów, ale Maru zauważył, nie ma szarży, więc spróbujmy. O, tutaj jeszcze, o wow, okej, okay. Medivacu faktycznie padło trochę jednostek, sam Medivac też był zniszczony, ale odwet min też był brutalny. Dla Stalkerów kolejny doskok, kolejny Medivac zniszczony, nawet dwa, ryzykuje Zaun, trochę tak, wiesz, no popędził od razu, jak krowa z jabłkiem, ale nie wiem, czy jest zadowolony. No nie jest idealnie, mam wrażenie, że 30 limitu na 43, tutaj rzeczywiście jakoś tego Medivaca pocisnął. To akurat jest całkiem spoko, tylko właśnie następny Medivac tutaj się pojawia, jakieś znowu następne dwie miny, więc tutaj ta siła ognia naprawdę będzie bardzo konkretna. Ach, no nie jestem do końca pewien. W każdym razie Zeloty mają już, z tego co widzę, chyba szarże, czy mi się tylko wydaje, dokładnie tak, tutaj bardzo ładnie teraz próbują szarżować, ale pozycja nie jest najlepsza, się do tego oddaje salwę tymi kilkoma stalkerami w command center. Tu jest bardzo mało jednostek protoskich i tak naprawdę w momencie, w którym Maru cały czas utrzymuje ten poziom 45 limitu, to nagle tutaj ze strony Zona, tam powiedzmy z 30 zrobiło się 17, więc no naprawdę bardzo, ale to bardzo nieciekawie. Tak jest, walczy z Zaun, ale nie wiem, czy on powinien właśnie tak dużo inwestować, bo w tym momencie to tak trochę wbiega i rozbija się na defensywie Maru. Koreański Terran już robi też Ghost Academy, dba o ulepszenia w dalszym ciągu. Zaun chyba chce faktycznie uspokoić rozgrywkę i za momencik może ponowi jakieś akcje, ale no, teraz inicjatywa będzie po stronie Maru, skoro Zaun inwestuje w kolosy, to musi się bronić, ewentualnie jakieś może małe kontry czy podejścia z elotami, ale to wszystko jest daremne, zbyt dobrze przygotowany Maru. Tak jest, no. Te Stalkery absolutnie nie mają żadnych szans z Maruderami, które spowalniają, są tu tutaj upgrade'y na plus jeden, więc obrażenia są o tyle większe. Może o tych upgrade'ach też troszeczkę sobie później porozmawiamy. Teraz jakaś próba Blinka, zniszczenia jakiejś jednej albo dwóch jednostek. Oczywiście widać, że uwija się jak w ukropie Zone. Stara się jak może, skilla nie można mu oczywiście tutaj odmówić. Tutaj jeszcze kilka zelotów w ogóle sobie stoi. To jest jakieś 10 limitów, więc dobrze byłoby, gdyby ten limit się zajął jakoś defensywą albo tak naprawdę czymkolwiek niż siedzeniem i pierdzeniem w stołek. Bardzo ładne force fieldy. Jedna mina nam się zakopie. Super baterii jak na razie nie widzimy. Zaraz zobaczymy, czy coś tutaj odpali. Jedna mina, oczywiście ładny Blink, chociaż ten Stalker zaraz obok też otrzymały troszeczkę obrażeń, no i force fieldy puszczają, no i teraz tak naprawdę tych był już w tym momencie ostateczny pochód, chociaż też mamy ładny haras w linii mineralną, gdzieś tam Ghost próbuje to wszystko ogarnąć, bardzo mało protoskiego zawodnika, świetny tak naprawdę no pluton egzekucyjny można by powiedzieć ze strony Maru, który eliminuje coraz więcej jednostek Protossa, także tych znajdujących się w linii minerałów. Obie strony grają bardzo dobrze, ale z każdą chwilą mam wrażenie, że Terran rośnie w oczach, a Protoss nie bardzo. GG! Maru 1-0. Solidna rozgrywka ze strony Terrana, no i nie można się tutaj do niczego przyczepić. Zone po prostu wydaje mi się, że brakowało troszeczkę umiejętności. Klasyczna pozycja Maru pijącego. Zauważam, że w ogóle Koreańczycy to jest studium,
jakieś psychologiczne w kwestii tego, jak oni piją wodę. A, było to klasyczne, że chwyta jedną ręką butelkę i drugą palcem dociska jakoś tak do siebie, czy albo nie zwrócił uwagę. Maru, który wkłada całą szyjkę butelki sobie do buzi, a inny jakiś Koreańczyk, nie pamiętam, czy to był Zest, czy nie, to nie był Zest, to był, już nie pamiętam dokładnie kto, który pije to w taki sposób, że jakby trzyma ją sobie nad twarzą i leje sobie do ust, nie dotykając butelki. O, tak, także to naprawdę jakieś studium, można by napisać jakąś może pracę dyplomową na ten temat. Także no. W każdym razie Scarlett Raynora olinowała, i teraz ma ponad dwa razy więcej zerglingów i generalnie rzecz biorąc Raynor ma... I dalej olinuje. Tak, dalej olinuje, ma dwa razy więcej zerglingów, Raynor ma 15 dron więcej, także tutaj się dzieją rzeczy ultra ciekawe. Tak jest, tak jest. Prawdopodobnie Raynor wygra ze Scarlett 2-0 z tego co widzę, ale kto wie, może to jest plus... ciekawa sytuacja. Plus jeden chyba się zakończy, tak? Tak, powinno, transfuzje uratowały. W każdym razie... Druga gra przed nami, Maru kontra Zone. Maru wygrywa 1-0. Klem także wygrywa z Bianem 1-0, jeśli dobrze to rozumiem. A my za chwileczkę rozpoczniemy drugi mecz TVP. Ostatnia runda grupy D. Jutro zapraszamy oczywiście na play-offy i zaraz zobaczymy, jak panowie się tutaj zaprezentują. W dolnym prawym rogu w kolorze czerwonym z drużyny NV absolutnie genialny Terran Maru. Cho Song-ju. W lewym górnym rogu na Curious Minds jako niebieski Protoss Alpha X przegrał pierwszą mapę, przepraszam bardzo, zobaczymy jak on pójdzie na drugie, jest to Zone. Propsuje brodę. Jak najbardziej. Probka sprawdza okolice godziny 12, ale Maru zupełnie gdzie indziej ukrywa swoje koszary, bo niedaleko własnej pierwszej bazy. Chce tak troszeczkę pewnie już wybić z rytmu przeciwnika. Czy jak widzę właśnie Protossa grającego na Terrana na tej mapie, natychmiast przypomina mi się dzisiejszy wywiad z Zestem, znaczy wywiad to było chyba to nagranie puszczone i było pytanie do zawodników, którą mapę byś wyrzucił? I oczywiście Zed powiedziałby, że Curious Minds, czyli obecny plac boju. A to dlatego, że ani na Zerga, ani na Terrana jakoś mu specjalnie tutaj ta mapa się nie widzi. Najchętniej by podziękował twórcy mapy, pozdrowił go wiadomo jak O, wow, Zonowi uda się to znaleźć chyba. Tak jest, no dobra, chociaż tyle, chociaż mamy troszeczkę szczęścia. To jest całkiem spoko, myślę, jakby to powiedzieć, uspokoi to Zona, nie zauważy, że okej, to nie jest żadne proxy. Wiesz, co by było ekstremalnie dobre, jakby ktoś zaczął grać taki patent. Uwaga, to sprzedaj wam Build Order, okej? Okay? Progamerzy, proszę wyciągać kajety i pisać. Lekcja poglądowa, jak się powinno grać. Co robisz, to robisz tego rodzaju raksy, nie? I następnie stawiasz dwa raksy na proxy bardzo blisko bazy swojego przeciwnika. I teraz on podjeżdża tym probem, nie widzi niczego w bazie i myśli sobie, a okej, okay, pewnie to jest ten taki gdzieś tam postawiony raks, żebym ja myślał, że to są proxy raksy. I znajduje te raksy i stawiasz je tak, żeby on je bardzo łatwo znalazł. I to są, i on znajduje ten raks i myśli, o to jakaś beka, dobra, ja gram normalnie. I dostaje trzy raks Reapera. No nie jest to zła koncepcja, tylko że czasami progamerzy jeszcze właśnie sprawdzają pierwszą bazę Terrana i patrzą, czy jest fabryka, czy jest może ekspansja, czy jest co innego. Więc podejrzewam, że może jakiś właśnie dobry Protoss jednak by to wszystko w miarę odczytał, ale tak, tak, na wielu zawodników by to jak najbardziej mogło się udać, taki podstęp. Tymczasem widzę, że na razie w absolutnie klasycznym rytmie, tak patrząc na tę zabudowę, na to wszystko, Zaun prawdopodobnie dokładnie pójdzie w kierunku Twilight Council i Blinka, no bo skoro buduje Stalkery, skoro robi tak wcześniej Warpgate'a, to raczej są to Stalkery i w efekcie końcowym zapewne Blink Stalkery, a może ciekawa szarża. Dzisiaj chyba Astre, ale on w ogóle ma dziwne zagrywki i zagrał najpierw szarżę na Terrana. No i widzieliśmy też ten Charge Tarhon Immortal, prawda, właśnie. Także tu takie ciekawe patenty były zagrane. No i to ostatecznie tak nie za bardzo wyszło w ogóle. Więc tam w ogóle ta technologia była spóźniona później, więc mam wrażenie, że to było więcej trochę problemów niż ta szarża w ogóle. W każdym razie... O, jest Blink, dokładnie, tak jak tutaj wspominałeś. Maru jak na razie nie będzie w stanie tutaj wejść w ogóle. Jak widać Reapery... jeden Reaper, przepraszam bardzo, niezbyt wiele tutaj zrobi. Raynor wygrywa ze Scarlett, także 5-0.
5-0 ze strony Reynora. Wow, no to chyba jest gwarantowane. No tak, no musi być gwarantowane pierwsze miejsce dla Ricardo. Żadnego meczu nie przegrał, niczym Serral, chociaż jakieś tam mapy potracił, czyli niby wynik troszeczkę słabszy, ale hajs ten sam, bo za każdy wygrany mecz $200 dodatkowych. No i playoffy dla Ricardo i Serrala zaczną się od ćwierćfinału. Jak widzimy, Reaper jeszcze wykonuje pewien zwiad, ale no nic zaskakującego tutaj nie przyuważył, raczej rzeczy spodziewane, chociaż zastanawiający jest ten trzeci asymilator, bo normalnie gramy najpierw trzecia łaza, dopiero potem trzeci asymilator. No, jest Robo Facility, więc może chcę tutaj powypluwać na przykład trochę Immortali albo czegoś podobnego. Albo zaraz... więcej obserwatorów, bo w sumie albo też więcej... dużo gazu. No, dokładnie tak, albo więcej obserwatorów, bo to jest 75 gazu za jednego, dokładnie tak. I posiadając w sumie ten trzeci asymilator, możesz też od razu może spróbować jakiś kolejny budynek technologiczny albo coś w tym stylu, na przykład Robo Bay. Wiesz, w tym kierunku pójść, gdzieś tam jakby zagrać może, nie wiem. Znaczy tutaj i tak musisz grać Stalkery, no bo masz Blink, prawda, więc to też ci zżera gaz. Także nie wiem, czy to da się wszystko zmieścić. No i nie, jest Robo Bay, dokładnie. Tak, tak, jak najbardziej. No z szybszego gazu też, jak wiemy, mogą się wykluć nieco szybsze kolosy. Tak, patrząc na ten pylon na godzinie drugiej, którego ukrywa za on niedaleko Maru, to może nawet przypływie fantazji będzie jakiś Dark Shrine. Nie, okej, klasycznie, z Gatewayem gra Zaun, ale no, na razie nie przynoszą te różne manewry jakichś niesamowitych rezultatów. Maru po prostu robi swoje, on ma tak dobrą kontrolę piechoty, że on nie musi specjalnie udziwniać. Niesamowicie mi właśnie zaimponował tym swoim timing pushem piechoty, wykorzystał brak szarży do granic możliwości i zapewnił sobie już wtedy skromne prowadzenie. Zaun kręci się stalkerami na przedpolu bazy przeciwnika, no i obserwer też na to wszystko spogląda. Moje pytanie brzmi, czy ta trzecia baza to jest fake, bo jestem proxy gateway. Wydaje mi się, że nie, no bo naprawdę buduje dużo prołów, także już cofnę od razu to, co powiedziałem. No i na ten moment, okej, mamy szarże w drodze, tutaj bardzo fajnie, to jest akurat całkiem fajne właśnie to, co robi Zaun, że tak trochę molestuje te wszystkie jednostki, zanim one w ogóle wyjdą z naturala, tu jakby obrona zaczyna się już tutaj, tylko musi uważać, o, bo może zeszli, nie, został podniesiony ten jeden Maruder, to było akurat bardzo fajne, ratuje to wszystko Maru, no ale to jest bóg mikro, jest, można się spodziewać tego typu rzeczy po nim. Steampack powinien być już gotowy, plus jeden także jest dostępny, więc upgrade'owo wygląda to całkiem spoko, ale jest już też dostępny Kolosus. No i właśnie teraz ta górująca nad jednostkami protoskimi wieża defensywy wychodzi tutaj mocne wejście, ale ten Kolosus zadaje naprawdę bardzo duże obrażenia. Zaraz zobaczymy, czy Maru będzie chciał się tutaj przebić. No absolutnie mu się to nie udało. Jeszcze ten Medivac nie zostanie zestrzelony. Bardzo mocno przecenił możliwości swoich jednostek tutaj Maru. No i nie spodziewał się może tego Kolosa, ale zauważywszy go, wydaje mi się, że powinien się wycofać. Obserwer spogląda na przeciwnika. Całkiem dużo widzi Zaun. Ja mam wrażenie, że on w ogóle ma fantastyczną pozycję. Szarża się kończy, ma dużo gatewayów, w tym ma ten jeden gateway na godzinie drugiej do kontrataków. Ma wszystkie narzędzia, których tylko może sobie tutaj Protoss potrzebować, żeby no, czy to obronę, czy to atak dobrze przeprowadzić. No i jeszcze właśnie, jest dobrze ustawiony, jest fantastycznie wypozycjonowany do obrony zbliżającego się desantu. Maru zaraz może mocno pożałować manewru. Oj, tak, dobra, zobaczył skarę i natychmiast zawrócił się medivacami. Tak jest, trzecia baza atakowana. O, tutaj może zostać nawet anulowane. Ja jeśli sfokusuję, wydaje mi się, że może to anulować. Tak? Nie, po co uciekać? No. A, to by było według mnie lepsze, żeby po prostu spróbować poświęcić te dwa zeloty, no ale trudno. W każdym razie Stalkery wychodzą. O, tutaj mamy takie, może mieć miejsce takie spotkanie, dokładnie tak, zeszli tego jednego medivaca. Wygląda to, że nie, no mina padła, więc zawsze coś, ale za dwa zeloty wydaje mi się, że nie jest to dobra cena. Do tego jeszcze kilka zerów tam podbiega, tutaj związane zostaną te jednostki walką, tylko że no właśnie tutaj trzeba jeszcze tego SCV zaatakować, no i to tak akurat nie najlepiej wygląda. W sumie jakby ostatecznie te zeloty tutaj sobie stały niepokojone, to by były w stanie zniszczyć tego command centra, no ale ostatecznie no właśnie. Kolejny zerot w linii minerałów, wygląda to też całkiem spoko, 4, 5, 6 SCV, bardzo fajny atak. Na razie bardzo dobrze sobie radzi Zaun, limitowo wychodzi nawet na prowadzenie, pamiętajmy, że zazwyczaj to Terran ma troszeczkę więcej, no bo Protoss inwestuje w drogie jednostki, ale ma ich oczywiście nieco mniej. Jest zasięg do kolosów, szarża, blink, wszystko co być powinno. Jedyne czego może trochę brakuje Zaunowi to oczywiście ulepszeń z Forge'a, ale no to może być spokojnie 1-1, chyba że Maru znowu pokaże jakąś swoją magię. Na godzinie drugiej jest pylon z gatewayem, którego w końcu Maru odnajdzie. Tak jest, no i to akurat było troszeczkę denerwujące, no okej. Czy ten Stalker szedł niewystarczająco szybko?
Czy o co tutaj chodzi? Ciężko powiedzieć. W każdym razie tutaj Stalkery też wychodzą. No, Command Center jest reperowany, bo dobrze byłoby no, nie użytkować głównego budynku, który ma 550 HP. Byłoby to, mam wrażenie, że cokolwiek niepoważne. Czwarta baza ze strony Zona, tymczasem on ma troszeczkę więcej probów. Limit armii więcej równy, Zone trzyma się tutaj całkiem spoko. Maru w tym momencie ma troszeczkę większe wydobycie, upgrade'owo to wygląda słabo, no bo plus 1-1 dla Maru jest już gotowe. Nie wiem, czy on ma armory albo coś w tym stylu, ale w ogóle nie robi plus 2-2. W mojej opinii nie do opatrzenia, bo mógłby wyjść naprawdę bardzo mocno naprzód. Łapie tutaj jakiegoś jeszcze kolejnego zelotę. No, wydaje mi się, że Maru powinien robić te upgrade'y, bo to byłby naprawdę do duży plus w porównaniu do tego, co ma Zaun. Niby tak, ale też ciężko z finansami u koreańskiego terana. Troszeczkę wikingów już też ma. O, jest podejście, jest też jeden z disruptorów. Halo, czemu on tak wcześniej oddał? No może nie wierzył, że trafi w cokolwiek, co Maru posiada, więc zdecydował się na zniszczenie miny. Mamy też duży warping zelotów do pierwszej bazy. Maru w dużych tarapatach. Namierzany jest Ghost Academy, który robi ulepszenie. No to jest dopiero cenny budynek i właśnie to wzmocnienie dla Ghostów. Zan się wycofuje, ale już pewnie się oblizał, no bo to było naprawdę świetne. Tak, to całkiem fajny snipe, trzeba przyznać. I dzięki temu Zaun przez chwileczkę będzie, można by powiedzieć, taki troszeczkę bardziej bezpieczny. Zwłaszcza, że też nie można budować Ghostu, to jeszcze w ogóle niższy reaktor. Fajne takie snajpy, można by powiedzieć, na takie troszeczkę kluczowe budynki i mamy podejście. Trzy kolosy, no wikingów tutaj za bardzo nie ma, poleciała jedna Purification Nova, nie trafiła w nic, ale no po prostu spowoduje, że zawodnik terański troszeczkę się odsunie, ale chwila momentu, teraz Zaun go goni, no i będzie miał miejsce chyba szarża, troszeczkę z przodu są te wszystkie, o i teraz dobra eksplozja, troszeczkę z przodu były te wszystkie zeloty, ale chyba to nie ma żadnego znaczenia, absolutnie zdecymowany został tutaj Maru, nie została ani jedna jednostka, to jeszcze od tyłu troszeczkę te wikingi, no ale zdecydowanie za późno, teraz to one są mogą sobie strzelać. No i wygląda to naprawdę dobrze, muszę przyznać. 59 mi tylko na 50 Maru, naprawdę bardzo mocno się tutaj potknął. Te wikingi w ogóle nie były tam, gdzie powinny być. Wyszło to słabo. Zgadza się, Zaun dalej na prowadzeniu. Do, co więcej, zakłada kolejną bazę. Świetnie kroczy, pewnie i do tego, no, jak widać, jeszcze ma czym. 6 disruptorów, to będzie horror dla Maru, żeby uniknąć wszystkich możliwych uderzeń. Świetne trafienia disruptorami. Oj. Wszystkie 3 kule, nawet 4, nawet 5. To było zmiażdżenie Maru disruptorami. GG! Zaun 1-1. Fatalne mikro Maru, zupełnie tego nie rozumiem. Dotychczas pokazywał nam świetne podnoszenie pojedynczych jednostek, ratowanie ich przed jakimiś, przed śmiercią i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne splity, no jest po prostu bogiem mikro. A tutaj jakby zupełnie inna osoba, zupełnie tego nie rozumiem. Wszystkie te kulki bardzo ładnie trafiały i obcinały tutaj kolejny kawałek tortu, który Zaun zjadał sobie ze smakiem. No, zagrał z nim w kręgle Zaun i cały czas było strike. Po prostu... Tak, strajki, pełne czyszczenie. Łatwo, łatwo, ale to dopiero w ostatniej bitwie, kiedy już było praktycznie pewne, że Zaun no, powinien może nawet już wygrać. No ale na Maru to nigdy wiadomo, ja tak do końca w sumie zastanawiałem się, czy Maru przypadkiem jakoś tego nie wygra. A najbardziej mi się podobały reakcje Maru w kamerce, bo one były kompletnie żadne. Nieważne, czy ta kula była bardzo masywna, czy nie była właśnie tak trafiona, nic. Spokojny jak woda w bezwietrzny dzień. Dokładnie. Z kwiatem lilii na tafli jeziora, prawda? Tam sobie tutaj pływającym. Trzecia gra przed nami. Przypominam, jutro Round of 12 i Round of 8 to będzie 8 razy Best of 5. Także też troszeczkę ten dzień potrwa. To jest niby 8 gier, ale jest to Best of 5, także na pewno będzie trochę grania. No i czekamy. Bian kontra Klem, rozpoczyna się też trzecia gra na Berlingradzie, tam jest 1-1. Wchodzi bit, wchodzą gracz na mapę. No i zobaczmy, co takiego na tej decydującej. Ostatnia mapa właśnie się odbywa. Tak samo jest też trzecia mapa w pojedynku Klem-Bian, bo trzecia. No dobra. Dwa mecze podczas tego trzeciego dnia im Katowice nam pozostały. Aha, Maru już gdzieś jedzie, już gdzieś tak klucze jest z TV-ką. To ten zawodnik w prawym górnym rogu, Koreańczyk grający dla teamu NV jako czerwony teran. Już jakaś kombinatoryka z jego strony. Maru! Po dolnym lewym rogu w kolorze niebieskim Park Hansol, czyli Zaun z teamu Alpha X. No pojawi się czy nie? Nie poleci. Nie wyleci. Poleci.
Zone gdzieś poszedł. Nie, jednak jest. Jednak klika. Czy tam ktoś trzymał rękę na jego... Nie, dobra, okej, okay, tam się... Wydawało mi się jakieś złudzenie optyczne, że ktoś trzyma rękę na jego tym... O! O mój Boże, to jest absolutna tragedia. Wow. No, Maru chciał być taki troszkę... rozbrykany, bym powiedział od początku, a tu koniec. No, nie ma. Okazał się beczunia. Jednak robi eBay bloka. Chce go na początku wybić z rytmu bardzo mocno Maru. Stracone 37 surowców, bo musiał anulować się własne koszary Maru. No i teraz będzie musiał również anulować eBaya, którego natychmiast demoluje Zaun i już stawia Nexus. To jest bardzo dobry początek dla Protossa. Już w zasadzie jest tak minimalnie do przodu. No... Troszeczkę mnie to niepokoi, będę szczery. Nie chciałbym mówić, że na przykład liczę na Maru albo liczę na Zona, tylko chodzi mi o to, że no, według mnie Maru jakby tak, nie wiem, może zmęczenie? Możliwe. Ale widać tutaj pewne takie właśnie potknięcie. No zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie dalej. Tutaj jeszcze jest ten troszeczkę irytowany SV, który buduje Command Center w naturalu. Nie wiem, czy... Aha, bo on już się boi, że jakiś tam Reaper albo coś innego wyskoczy, więc ten probe dobrze byłoby, żeby się wycofał, no ale nawet nie opóźnił za bardzo tutaj tej konstrukcji. No i chyba Twilight Council, mam wrażenie, że to wyszło bardzo dobrze. To jest taki budynek, który widać, że zone... bardzo ładnie ogarnia ten Build Order, myślę, że te Blinkstalkery świetnie tutaj działały, dobrze byłoby może je zagrać znowu. Ten Probe, Proxy Gateway właśnie, tak jak w poprzedniej grze, sądzę, że to jest też całkiem dobry pomysł. Ta druga gra, no myślę, że może być taką tutaj bardzo fajną podkładką, no i właśnie mamy Twilight Council. Adeptka wychodzi na mapę. No, w marzeniach Zauna byłaby ona w stanie zniszczyć robotnika terańskiego, który już powoli kończy Command Center, ale to jest praktycznie już nierealne. Command Center jest w zasadzie gotowy. Podwójne mariny, fabryka się kończy, druga rafineria też gotowa. No, bardzo mnie interesuje, w jakim kierunku pójdą zawodnicy. Zaun chyba już uznał, może pójdźmy podobnym krokiem, co na poprzedniej mapie, czyli zapewne trzecia baza. Już tylko mi brakuje do całej układanki trzeciego asymilatora ze strony Protossa, żeby ta cała właśnie taktyka była kompletna. No bo skoro coś zadziałało, to możliwe, że to powtórzę. Ale naprawdę dobrze zagrał tę poprzednią mapę Zaun. Jak tak patrzyłem na detale, na wydobycie, technologię, to całe tempo przejścia w kolejne elementy, to grał po prostu idealnie. A w międzyczasie Blink w drodze. Zobaczymy, czy idealnie też zagra. No, generalnie rzecz biorąc, wiadomo, że tu jakieś potknięcia będą, prawda, ale wydaje mi się, że w tym momencie może też Zaun liczyć na coś takiego, że okej, dobra, ja będę miał jakieś potknięcia, ale może mój przeciwnik będzie miał ich więcej. Zwłaszcza na przykład jak z tymi kulkami to wyglądało, no bo to była jakaś tragedia w mojej opinii. I teraz tak, mamy pylon, który znajduje się koło powiedzmy potencjalnej trzeciej czy tam czwartej bazy zawodnika trańskiego. Wydaje mi się, że to znowu będzie ten gateway. Jest... Nie ma trzeciego asymilatora. Zaun. Czyli to nie jest to samo, to jest coś jakby... zaraz zobaczymy dokładnie, w jaki sposób będzie chciał tutaj to wszystko rozegrać, ale ten trzeci asymilator nie jest na miejscu, więc już jakieś zmiany widać delikatne. Jak najbardziej. Maru, mam wrażenie, jakby chciał się zabezpieczyć na wszystko. Na potencjalną Oracle ma oczywiście Cyklona. Na potencjalne Dark Templary będzie Raven. Tak dla każdego coś miłego po części. No, ale na standard w zasadzie też będzie posiadać potencjalnie bardzo mocne lądowe uderzenie, również wsparte Ravenem, co jest no, czasami nieocenione. O proszę, i taki gateway ukryty niedaleko bazy Terrana. Ciekawe, że Terranie nie tak często tego szukają, bo dla Zauna to wygląda teraz już jak stały element gry. Trzecia baza, gateway za chwileczkę zakończy się na około godziny 12. I właśnie, czy Maru będzie, na Maru myślę, że na 100% będzie atakował, prawda? W momencie, w którym skończy się Steampack, będzie plus 1, no to taki timing, mam wrażenie, że będzie miał miejsce. Zobaczymy oczywiście za chwileczkę, jak to będzie wyglądało. Zone nie widzę, żeby było jakoś super... O, Templar Archives! No, okej. Okay. Rośnie szansa na jakiś gwałtowny wjazd z Elotarchą. To może być próba szybkiego dojechania Maru. Czy Maru będzie gotowy, nie mamy pojęcia, ale no, to jest bardzo niebezpieczne. W sumie tak, Maru, jakbym miał podsumować jego na razie wybór taktyczny, to gra bezpiecznie, właśnie zachowawczo, spokojnie, powoli, tak, żeby właśnie nic go nie zaskoczyło, więc może będzie gotów. O, Storm!
zniszczy jeden ten, zniszczy jeden bunkier. To jest akurat całkiem fajne, zobacz, są w zasadzie prawie same mariny, będzie tak właśnie troszeczkę tutaj wyciągał sobie tą jedną, dwie jednostki. Steampack jest jeszcze odległy, więc tak naprawdę Zone ma tutaj używanie, może być naprawdę bardzo odważny z tymi swoimi stalkerami, ponieważ mariny po prostu go nie dogonią. Zregeneruje sobie tarczę, myślę, że spokojnie tutaj wróci. No i tak jak mówi, Storm i szarża, kurczę, to będzie naprawdę bardzo mocno zależało od tego, jak miernie będzie tak naprawdę mikrował Maru. Jak też będzie wyglądała jego kompozycja, jeśli tu będzie dużo maroderów, no to też będzie, a buduje dosyć dużo maroderów, będzie to też troszeczkę inaczej wyglądało. Jak na razie jedyną osobą, która traci cokolwiek w tej grze, jest Maru, 369 zasobów, no i trzeci cecek. Jak widzimy, ulepszenia się kończą, a Maru jeszcze nie nadchodzi, pomimo tego, że właśnie no, jest to gotowe, te 1-1-1 terańskie. W podobnym właśnie stylu zagrał na pierwszej mapie. Wejście było mocarne, obrażenia jeszcze bardziej. Cyklon dalej nie pada, wow, nieźle. Tak, tak. No chciał go tutaj pocisnąć. O, to będzie fajny haras jednocześnie z obroną tego ataku, który właśnie tutaj wychodzi. W sumie bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ co może zrobić, to feedbackować na przykład tego Ravena, jeśli miałby oczywiście High Templara. I tutaj oczywiście będzie rzucał dwa stormy. Zaraz zobaczymy, Raven nie zostanie zestrzelony, tutaj jeszcze ten jeden stalker troszeczkę się zakręcił. I teraz tak, 60 limitu na 43. Wydaje mi się, że może nie być tragedii, zaraz jednak, że zobaczymy, ten Worms tutaj będzie podlatywał, jednak no nie powinien tracić tych jednostek w ten sposób, to... Wyłączył, okej, jest jeden High Templar, nie do końca trafiony ten Storm, to wygląda w sumie całkiem dobrze, no bo tak naprawdę nie może wyładować tego drugiego High Templara. Bardzo irytująca sytuacja, teraz będzie w stanie to za chwileczkę, za kilka sekund zrobić, tylko że no właśnie, zawodnik tarański już się wycofuje, jeszcze w ogóle przystimował te swoje jednostki. Tutaj przejście CV to jest w sumie bardzo, na 3 zeloty to jest bardzo dobra wymiana. W porządku, jak najbardziej, ale zastanawiało mnie, że Maru się wycofał z tej bitwy, nie wiem, może coś źle oceniam, może czegoś nie widziałem, ale wydawało mi się, że Maru mógłby kontynuować te wymiany tak, z stalkerami. Tak, też mam takie wrażenie. Wydaje mi się, że może czuł, że tam będzie więcej High Templarów i nie chciał tracić tych jednostek, że to będzie bardzo niebezpieczne. No jest to zrozumiałe, że może Maru nie chce tutaj przegrać, prawda? A, bo on pewnie się zorientował, że pewnie znowu ma ten Warpgate i pylona koło bazy, może dlatego się wrócił, bo nie chce mieć kolejnych kontrataków do siebie. Tak, tak, tylko tak. Wiesz, tak, tu posprząta, tu posprząta, też. Dopiero pojedzie, a nie, że tak się będzie dwoić i troić. No to może jak najbardziej mieć sens, tylko tutaj akurat on też budował swoją trzecią bazę w Naturalu, więc też nie była tak, nie mogła być tak harasowana. Ale jak najbardziej. Okej, okay, tutaj mamy próbę dropa. O, Medivac zostanie zestrzelony! Klasycznie! No to było świetne. Świetne dla Zauna. A Bond tam posiada chyba jakąś jednostkę czy innego obserwatora na godzinie trzeciej. Co to było w tym Medivac? To były marudery czy miny? Myślę, że miny to raczej były. Mi się tak, też tak wydaje. Że teraz nie mam 100% pewności. Ghosty w drodze. Mamy także Enhanced Shockwaves, a tymczasem drugi Robo Facility i Robo Bay, czyli będą podwójne kolosy za chwileczkę grane. Tak mi się wydaje, że kolosy, bo on chce mieć taką solidną jednostkę, która może zadawać obrażenia. Po raz kolejny jakiś stalker zbyt wolno biegał. O co tutaj chodzi z jakieś takie, nie wiem, metody motywacji jednostek? Tak, żbawy jak księgowy w gipsie i no nie ucieka taki stalker, a trzeba się teleportować, trzeba każdego stalkera szanować. To są bardzo drogie jednostki wbrew pozorom. Stalker to jest właśnie jedna z tych, która absolutnie nie powinna padać, tylko uciekać, gdy już jest zagrożenie. Trzy ghosty dobudowuje Maru i teraz jest takie no, pewne okienko czasowe, kiedy jeszcze właśnie za bardzo nie ma kolosów czy innych disruptorów, a może można by spróbować Protosa trochę pomęczyć. Maru woli jednak siedzieć u siebie, Zaun u siebie. No, kulturalny rozwój dwóch progamerów. Dokładnie tak. 10. minuta zaraz wybije. O, i Maru nawet 4. gram. Tak, dżentelmeńska umowa, ja siedzę u siebie, ty siedzisz u siebie, podwójne kolosy. Excellent balance, tak jak powiedziałeś, i troszeczkę ghostów tutaj także jest. Miny właśnie takie troszeczkę losowo porozstawiane, ale robią całkiem nie najgorszą robotę. No i Zone tutaj wyszedł, wydaje mi się, że to było takie, okej, dobra, uważaj, bo cię zaatakuje. O, to może być irytujące, może sfeedbackuje to wszystko, okej, dobra, poleciały dwa stormy takie... No ten jeden był na turbo randomie. Wydaje mi się, że lepiej by to wyszło, jakby on po prostu feedbackował te medivaki, bo przynajmniej byłoby bardzo mało energii, no ale właśnie. Tak, teraz po prostu... tak, po prostu teraz medivaki wszystko wyleczą i tyle z tego będzie. Trzeci kolos i czekamy na
jakąś większą konfrontację, zaun znowu lewą stroną, puszcza dużo zelotów, nie odpuszcza tych kontr, ale tak właśnie powinno się grać na terana. Jak tylko jest jakaś możliwość, to wjeżdżamy we SWI, ale soczyste, siarczyste EMP, niektóre chyba mam wrażenie, że były niepotrzebne, bo już inne się nałożyły, ale i tak ma aromaty ghostów wystarczająco dużo, żeby za chwilę znowu kontynuować obrzucanie przeciwnika pociskiem EMP. Zone ma więcej limitu armii tak naprawdę, więc nie wydaje mi się, żeby był tutaj w jakiejś super złej pozycji. Znowu miny są wysyłane po prostu w takie losowe miejsca na wypadek, gdyby gdzieś tu coś przechodziło. To jest także element zwiadowczy, co jest bardzo spoko. No i właśnie może zadać jakieś obrażenia obszarowe w armii, która będzie tutaj sobie gdzieś łazić. Zone będzie musiał uważać, dobrze byłoby jakiegoś obserwatora tutaj. I chyba włazi właśnie dokładnie tak tutaj z lotami. Nie widzę jak na razie reakcji. Tutaj mamy także atak na kolejną bazę. Znowu MP zostały zagrane. Dwa High Templary znajdują się w Warpiśmie. Jeden, dwa bardzo fajne stormy. To wyszło naprawdę świetnie. Cóż za obrażenia w stronę terańskiego zawodnika. Tutaj mam także Kolosy. Jeden atakuje Command Centra. No nie powinien tego robić. I to jest naprawdę dosyć mocno zmęczona armia terańska. Wow, może nawet SCV będzie musiał Maro wyciągnąć. Nie, on naprawia Command Center. Chce chyba zawalczyć. Wikingi podlatują. Już myślą, jak tu zaatakować Kolosa. Może jednak Warpizma. Kolejny MP Maru. Jednostki Protosa praktycznie bez osłon. No i nikt nie chce jakoś niesamowicie zaryzykować i rozpocząć potencjalnie ostatniej bitwy. Tak, naprawdę bardzo fajnie to wyszło, muszę przyznać, ale no też Maru broni się jak lew. Warpist zostanie zestrzelony, świetnie teraz wysnajpował go torpedami Wikingów. No i na ten moment Zone myśli sobie, okej, musimy podejść do tego problemu troszeczkę może w inny sposób. Jeszcze ze szyi obserwatora zauważył go końcówką tego poprzedniego skana, więc rzuca kolejnego, żeby ta jednostka na pewno nie brudziła mu tutaj jego przestrzeni powietrznej. Ostatecznie Zone wygląda jakby odpuszczał. Niemniej jednak, no nie można odmówić mu odwagi i naprawdę bardzo fajnego wykonania tego ataku, jakkolwiek zachowawczy by on nie był. Na pełnym limicie z powrotem zawodnicy, 13 minuta gry. Nie zaryzykowali, nie poszli na całość. Coraz więcej Disruptorów w arsenale Protosa. Pamiętajmy, że to właśnie ta jednostka skończyła Maru, ale teraz zagapił się Zaun fatalnie. Kolos w zasadzie no, w przedbiegach tej bitwy został wyjaśniony. Może kolejna kulka zniechęci Maru, może kolejny storm, ale niekoniecznie. Zaczyna się pożeranie Protosa, jakiś pościg z Bagietą, ale okej, okay, zatrzymany. Tak, tutaj jeszcze jedna mina odpala w zelotę. Tych zelotów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Problem polega na tym, że cały teran się teraz cofa i będzie w stanie przynajmniej częściowo je przechwycić, chociaż to i tak powoduje, że cofa się wręcz do swojej własnej bazy. Jakiś Medivac teraz zaatakowany, no i właśnie tutaj jeden drugiego szarpał za nogi, teraz drugi ciągnie go za koszulkę. Zaraz zobaczymy, czy sędzia odgwiżdże faul. Mina widzi wszystkie te jednostki, no to akurat nie jest idealne, ponieważ jest to jakiś tam rodzaj zwiadu. 11 CV łącznie padło, więc są to jakieś konkretne obrażenia. EMP polecą dokładnie tak, więc Archon będzie musiał uważać. I Purification... Nie na górę! Okej, okay, dobra. On tu wjeżdża. Tak jest, bardzo niebezpieczne byłoby takie wychodzenie naprzeciw. Uuu, duży oddział Dark Templarów Zauna, też oczywiście bardzo kosztowny, to nie mało gazu. No Maru chyba nie zauważyłby takiej smugi, ale nigdy nie wiadomo z tym zawodnikiem. Pojawiają się też jakieś turety, żeby takie wejście Dark Templarowe zatrzymać. Zaun pojawia się z prawej strony. Chce zmusić Maru, żeby ten też tam przeszedł i wtedy Dark Templary wjeżdżają i niszczą, wyjaśniają wręcz plany. Darkę, jest ryzyko podjęte przez Zauna, ale trzeba by na pewno to było opłacalne. Nie sądzę, naprawia i niszczy Dark Templary ekspresowo. Tak jest, tutaj one ich było zdecydowanie zbyt mało, mam takie wrażenie też. Good effort. Zobacz, ile stracił Zaun. 9800 minerałów kontra 5000 500 chyba ze strony Maru, to jest tak jakby, to ja bym bardziej to widział w grze na Zerga, albo coś w tym stylu, a nie na Protosa. Warpist także zestrzelony, także naprawdę są to duże obrażenia i duże straty ze strony protoskiego zawodnika. Kolejna mina odpala w zelotę, no cost effective te miny, powiedzmy sobie szczerze. I na ten moment Zone troszeczkę, no mniej więcej taki sam limit, ma 80 workerów, więc gospodarczo wygląda tutaj naprawdę prześlicznie. O, jeszcze dostał Kolosus chyba? Tak jest. Mocny cios, z lewej strony jak widzimy też konkretny oddział koreańskiego terana, on tak się trochę rozdzielił, trochę z prawej, trochę z lewej, po środku częściowo Wikingi, oczywiście też planetarka w pewien sposób zabezpiecza lokalizację. No, widzisz Zaun to przejście obserwatorem, może teraz wykombinuje jakąś interesującą kulkę.
Pocisk nuklearny Grammaru. Nie wierzę w to, co widzę. Potężna gospodarka oczywiście obu zawodników. W końcu ten obserwer zniszczony, już nie będzie taki świadomy. O! Zaun. Wydawało mi się, że może tutaj chciałby zaatakować te jednostki transferujące się w stronę rampy pomiędzy budującymi się konstrukcjami. To jakoś mina odpaliła. Jest tak, że sensor tower w ten sposób zniszczony. Całkiem ciekawie to wyglądało. Po raz kolejny zonuje tutaj swojego przednika Zaun. I mamy... I mamy trzy Stargate'y. Nie wiem, czy on gdzieś ma tutaj Fleet Beacon, chyba go jeszcze nie zbudował, ale robi także upgrade'y na jednostki powietrzne. Co ciekawe, upgrade'y także na Medivaki. To są te boostery, żeby można było dłużej latać, jeśli dobrze pamiętam, na puście. Okej, okay, gierka naprawdę w tym momencie już w takim zaawansowanym stanie. Fleet Beacon dokładnie, tak, więc może jakieś kariery albo, nie wiem, tempesty za chwileczkę tutaj zobaczymy. Zone jest, o, jest nuklearka. Jak poskanował, widać to ładnie na minimapie Maru, dokładnie nuklearka, żeby no, na razie wstępnie rozwalić baterię, może zranić pylona czy baterię. Mamy też w końcu jakieś wyjście Maru na drugą stronę mapy. Być może nawet Zone tego do końca nie widział. Czy on coś tam rozwalił? Przeszył tylko jeden kanon, ten drugi przeszył. To niedużo. Oj, to będzie kosztowne dla koreańskiego drana. Dokładnie tak, jeden medivac zestrzelony, 10 limitu, plus jeszcze to wszystko tutaj, więc myślę, że z 20 limitu praktycznie oddał za darmo. Tutaj ghosty prawie spotkały się z Dartem Larmi. Wydaje mi się, że nie widział ich Maru, tylko po prostu coś zauważył i przeszedł sobie dalej. 14700 na 9. Wow, 6000 więcej stracił Zaun. Ale to nie oznacza, że on to przegra oczywiście. Jak on teraz się ładnie rozpędza, żeby zaatakować bazę w górnym lewym rogu, a tu są aż 4 bazy, a nie tylko jedna. No, ale już lecą liberatory. Wikingi oczywiście też na pozycji. Orbital zniszczony. No fajnie w sumie, że jednego dziabną Zaun, ale nie może zrobić wiele więcej. Dark Templary podchodzą na prawą stronę, ale o, wow, snipe. No nie, no tak, no szybsze od teleportacji, to wiadomo. Tak jest. 3 tempesty w drodze, więc za chwileczkę rogalami będzie ostrzeliwał może jakieś tam liberatory swojego przeciwnika lub inne jednostki, a tych liberatorów jest zbudowanych dość dużo. Mocne upgrade'y także na jednostki powietrzne. Kolejny sensor tower zostanie zniszczony, libyki się rozstawiają tylko po to, żeby jakoś właśnie odpędzić też zawodnika protoskiego, który naprawdę się rozkokosił. Zaraz jednakże zobaczymy tutaj advanced ballistic jest gotowe. Teraz może to wszystko ostrzelać bardzo ładnie, co najmniej chyba ze dwa z tych, no może jeden z tych disrespektorów zostaną zniszczone i zobacz, tak to oportunistycznie troszeczkę właśnie, żeby gdzieś tam może ktoś będzie właziło na rampę, ale nawet wygląda to całkiem najgorzej. Kolejna planetarka zostanie zaatakowana. No teraz musi chyba się udać, tak, ale tak. Mógłby w sumie, no dobra, no nieważne, zostało ona zniszczone, wydawało mi się, że mógłby w sumie zniszczyć ten, jak się nazywa. O, dobry Storm! O tym może później, niestety nie potrafię się wysłać. 20 SCV w tym momencie także padło, także dosyć dobre obrażenia. Ten Nexus zaraz zobaczymy. Super bateria została tutaj włączona, nie za bardzo ratuje cokolwiek. Liberatory w tym momencie także się rozkładają. Wydaje mi się, że powinien oddać tą ekspansję tego Nexusa. Nie sądzę, żeby dało radę go obronić. Jak najbardziej, trudne zadanie. No nie w kręgi wolności Disruptorami, tylko nie Disruptorami. One też są ważne w kompozycji. Maru otacza planetarkę i chyba ona będzie w stanie sama się obronić. Nie potrzebuje pomocy. Tak jest, ale tutaj są kolejne bazy, które nie są planetarkami, a troszeczkę SCV także tutaj biega, więc jest to dobry moment, żeby coś tutaj zadać. Jak na ten moment wydaje mi się, że Zone dalej jest bardzo ładnie w tej grze, tylko no właśnie, Bian w tym momencie ma ogromną armię. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, czy któryś z zawodników ma tutaj jakąś dużą przewagę. Maru na pewno ma dużo mniej workerów. Oj, ten warp zostanie zestrzelony, zanim cokolwiek zwarpuje. No to akurat nie wyszło zbyt dobrze. Planetarka padnie, dokładnie tak, liberatory się rozkładają. Troszeczkę takie jakby misklik, tutaj mocne obrażenia zostały zadane w jednostki, które albo są w powietrzu, albo nad chmury wystają, takie jak kolosy. Traci dosyć dużo zone, ale ma bardzo dobrą gospodarkę. Tylko, że Maru ma mało workerów, znaczy może mam powiedzieć, że relatywnie, i przez to jakby będzie miał naprawdę dużą armię. Ciężko będzie, mam wrażenie, że Zaunowi do tego podejść w ogóle. Zgadza się. Poskanował znowu Maru. Chce wiedzieć z wyprzedzeniem, gdzie jest rywal, jakie ma jednostki, jak są ustawione Disruptory. Tylko czy Disruptory swoją drogą się tu znajdują? Mój Boże, ile Archonów? Po co tu Archony? One nie dają rady na Ghost, one po prostu padają, giną, nie mają żadnych szans. No i Zaun teraz może miał przed chwilą dużo pieniędzy, no ale stracił. Stracił wszystko. Maru w 20 minucie wjeżdża. Jak do siebie w ogóle, jakby ta gra wcale nie była w miarę bliska, wcale jakby nie była zacięta, no i to już jest grób Protosa.
Tak, dokładnie. To wyglądało naprawdę jednostronnie. No nie spodziewałem się po tych 20 minutach, że tak zostanie zmiażdżony zawodnik protoski, który traci swojego kolejnego Nexusa. Może nie zostało tutaj dużo maruderów, ale razem z tymi liberatorami spokojnie niszczą tutaj kolejne budynki. Poleciał jakiś storm, nie zniszczył chyba żadnej jednostki. Rzeczywiście uszkodził trochę powietrza. No ale właśnie, w tym momencie mnóstwo stalkerów, 60 minut na 100 i nagle Wikingi zaczynają spadać z nieba. Troszkę potracił ostatecznie Maru na tym odwrocie. Może Wikingów nie potrzebuje jakoś spektakularnie mocno, bo większość jednostek to stalkery czy disruptory. No ale nigdy nie wiadomo. Kolejny oddział Dark Templarów. Oj, tutaj nawet nie ma planetarki, więc jak najbardziej jako Protoss może szarżować na Zmaru. Chcę trochę nam pokazać jeszcze dzikiej kontroli na sam koniec, ale żeby sam się nie wywalił. O nie, okej, jednak nie padło wystarczająco dużo piechoty. Jeszcze jednego Disruptora będzie w stanie zniszczyć. Tutaj trzeba w powietrze, tak robi Maru. Oj, tak się to gra, ale no nie wiem. Mecz jest cały czas w sumie jeszcze jednak chyba nieprzesądzony. Ja myślę, że on mógłby zwarpować, czy on zwarpował te... Tak, on chyba przywarpował te Dark Templary do tego Nexusa na godzinie 4 i one dalej idą atakować kolejną ekspansję. To jest bardzo dobry recall. Świetny. W każdym razie, no a nie, chyba zdaję sobie sprawę z tego... Nie, ależ fajnie je teraz ukryje, dokładnie, one chyba nie zostaną zauważone. Tak jest, on myślał, że one będą schodzić tutaj z rampy Maru i od razu się cofną, zauważywszy, że ich tutaj nie ma. To jest naprawdę bardzo mądre ze strony Zona. Maru fajny zwiat, no ale właśnie, niewystarczająco dobry. Chociaż chwileczkę, momencik, czy jeszcze będzie tutaj czekał? No, tak troszeczkę z pewną nieśmiałością tutaj. On chce bejtować, Zon chce wybejtować te jednostki, dokładnie tak on tutaj wychodzi swoją armią, tylko po to, żeby zrobić miejsce dla Dark Templarów, tak mi się wydaje przynajmniej. I to jest naprawdę bardzo fajne, no ten wykres, jak widać, tutaj... O, tu jest kawałek czerwonego, dokładnie, widziałeś to? Tak. Mały o, to może zdradzić Dark Templary. One mają oczywiście blinka. O, ale tu jest reszta jednostek protoskich. Na godzinie 9 zajął bazę Zaon, Maru ją wyskanował. Mecz ewidentnie nie jest zakończony. To jakieś dwa losowe Dark Templary szukają oczywiście kolejnych obrażeń. Potężne podejście i to są dwa orbitale do wzięcia. Czy Maru ma jeszcze jakąś koncepcję? Bo nagle mecz się znowu obraca na korzyść Protossa. I Protoss w ogóle wchodzi do Naturala. Czy to jest jakiś base trade albo coś podobnego? Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Zaun, czy jest wystarczająco odważny, żeby coś takiego zrobić? Nie, on się cofa, nie ma chyba recola. Tutaj kolejny Nexus zostanie zaatakowany, czy może raczej ten Nexus znowu zostanie zaatakowany, bo już raz został zniszczony. Nic takiego tutaj jak na razie nie ma miejsca. Maru próbuje się wycofać, zostanie przechwycony przez jednostki zawodnika protoskiego, bardzo mocno MP w tym momencie na troszeczkę zestrzelił, także Archony w zasadzie w tym momencie już w ogóle nie mają tarczy. Dosyć duże straty po obu stronach, 118 minut, ta 100 poleciała tutaj jedna Purification Nova, która niszczy jakąś tam minę. Także ten Dark Plany wzięły się tam za niszczenie jednostek przeciwnika. Całkiem najgorzej wyszedł tam ten Shadow Strike, przepraszam bardzo, nalewa się, teraz posiłki po prawej stronie, polecą troszeczkę kuleczek, jakiś jeden samotny liberator rozkłada się nad tym wszystkim, starając się pomóc zawodnikowi Nereckiego w utrzymaniu się na tym polu bitwy. Nie wygląda to jednakże zbyt dobrze, mamy 50 minut kontra 61, wygląda to, że Zaun mimo wszystko wygra. Zaun z tej fatalnej pozycji w tym momencie wychodzi na bardzo ładne prowadzenie. Nie wierzę, jak to Zaun zrobił, Dark Templary z lewej, z prawej, kombinacje, rotacje, jakieś kule w ostatniej chwili rzucane, no i teraz, czy czuje się na tyle pewnie Zaun, żeby podejść pod liberatory? Chyba nie, jeszcze nie, a jednak! Zanurkował, zaryzykował, no i to wszystko powinno się opłacić. Nie ma tutaj żadnych ghostów, żeby szybko wyłączyć osłony. I jest jeszcze jedna fala zelotów. Maru ma zdecydowanie za mało. Nie zbiegają kolejne jednostki z rampy. Nie ma pieniędzy, nie ma już za dużych szans i poddaje się Maru. GG, brawo Zaun. Zaun, co za rozgrywka. Muszę przyznać, że naprawdę no, może być zadowolony z siebie, żeby pokonać Maru w taki sposób, to trzeba mieć naprawdę skilla. Po raz kolejny ciekawe picie z butelki, tym razem oburęczne, z zasłonięciem ust. Nie wiem za bardzo, o co tutaj chodzi. Zaun 2 do 1, tylko patent polega na tym, że tak wydaje mi się, że na ten moment była to... gra o pietruszkę, dokładnie tak, bo oni obaj awansują. Klem przegrał i odpada. Tak jest, Klem przegrał z Bianem 2 do 1, tam była naprawdę bardzo heroiczna trzecia mapa, prawie 20 minut. Że obie, tak naprawdę wszystkie te gry były o pietruszkę w takim razie. Reynor grał o pietruszkę, bo i tak awansuje, Bian i Klem grali, ale obaj odpadają, a Maru i Zaun obaj... Znaczy oczywiście nie o pietruszkę, wiadomo, że tutaj mogło się dosyć dużo wydarzyć, ale ostatecznie tak naprawdę wszyscy ci gracze, którzy grali ze sobą, mają jakby dokładnie ten sam wynik, oprócz Reynora i Scarlet tak naprawdę. Chociaż oni tak też mają ten sam wynik, tylko lustrzane odbicie. Congratulations, Zaun, you've just made it through the group of death. How does it feel? It's been the end of a very long day. How are you holding up? 난 박한솔 선수 플레이오프 진출 축하드리고요. 죽음의 조인 디조로 뚫었습니다. 정말 긴 하루였는데 소감은 어떠신가요?
어 일단 원래 계획대로는 되지는 않았지만 그래도 마지막에 제일 잘하는 성주를 이기게 돼서 되게 기쁩니다. He says, it didn't really go as planned, but I beat Maru. It was the hardest player to beat, so I'm really flattered. You say it didn't go as planned. You actually said just before this group that you thought you'd be able to take down everybody else, but here in the end, taking down Maru, an amazing back and forth series, that final game, nail biting. For us here in the audience watching, we thought you'd won and then lost and then won a real back and forth game. How is your heart feeling during the excitement in that final map? 조성주 선수와의 이제 마지막 경기를 치르면서 정말 엄청난 치열한 접전이었잖아요. 정말 이제 세 번째 경기까지 가는데도 정말 어떻게 누가 이길지 모르는 장면들도 많았고 그래서 하는 순간 계속 좀 떨리셨을 것 같은데 좀 그 마지막까지 순간이 좀 어떠셨나요, 심정이? 솔직히 처음에 대진이 걸렸을 때는 성주가 마지막이어서 그나마 다행이다라고 생각을 했는데 이게 막상 벼락 뭐지 그 마지막까지 벼랑 끝까지 밀리다 보니까 이게 되게 긴장을 많이 했던 것 같아요. So he didn't really think that 다시 얘기해요. 벼랑 끝까지 이제 자 뭐라고 했죠? Alright, well, I think he didn't really go as planned in any way, and he was on the edge of the cliff, and he was on the edge of the cliff by facing Maru. Oh yeah, I remember now. Sorry. He says I was relieved to face Maru in the last match, but honestly, when facing Maru in the brink of an elimination, was pretty nervous for me. I bet it was. Well, it's a great feeling to go through. You're in the playoffs now. Do you feel confident now that you can take down the whole tournament? 이제 조성주 선수를 꺾으셨으니까 이제 다른 선수를 만나더라도 충분히 자신이 있다 생각하시나요? 그거는 아니고 아직 클램한테 2대0으로 압살당해가지고 클램을 이기고 싶긴 해요. 아직 남아있다고 생각을 해요. Apparently, I think it's not because I apparently lost to Clem colossally by 2-0. So if I have to face Clem again, I would like to beat him. Looking for revenge, hunting for it. Well, congratulations, Zaun, everybody. Let's give it up one more time for Zaun making it through to the playoffs. Thank you very much. Let's go back to the desk. Dziękujemy bardzo. Ostatni mecz. Już za naszymi ekranami, jeśli mogę to tak powiedzieć. No i Zaun przechodzi. No i powiem szczerze, że właśnie, nie? Może liczyliśmy na Klema, może liczyliśmy na Biana. Zaun pokazuje, że jednak kolejny Protoss zagra, czyli łącznie będzie ich aż dwóch. Niesamowite. Mój Boże, dwóch Protossów na 12 graczy. Ja bym coś z tym zrobił. Chyba bym po prostu wyrzucił tych graczy z turnieju, wziął kogoś innego. Dokładnie. Dokładnie. To by było, myślę, że dobre. W każdym razie... Moi drodzy, będziemy kończyć. Kiedy drabinka na jutro? To jest w sumie dosyć dobre pytanie. Tutaj żadnego losowania nie będzie, no bo jakby wiadomo, kto będzie z kim grał, gdzie i tak dalej. Oni wchodzą odpowiednio do różnych tych, tylko ja nie do końca wiem, gdzie i kiedy. Jutro zaczynamy chyba od godziny 11, jeśli dobrze ogarniam. 11? Od 12 miało być, ale... O, oh wow, od 11, czyli chyba możliwe, że organizatorzy uznali, dobra, zacznijmy wcześniej, bo te dni się naprawdę wydłużają i lepiej będzie troszeczkę mieć tę godzinę za pasu, więc tak, pierwotnie miała być 12, wyszła 11, podobnie zresztą w niedzielę, czyli w ostatni dzień, także dziś jutro, znaczy jutro i pojutrze od 11.